Znajdź miejsca zerowe, wierzchołek i naszkicuj wykres funkcji f od x równe x kwadrat plus 4x minus 12. Czyli mamy tutaj funkcję kwadratową, czyli wykresem będzie parabola. Współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, zatem ta parabola będzie miała ramiona skierowane ku górze. No i zacznijmy może od miejsc zerowych. Miejsca zerowe. No, miejsca zerowe, czyli musimy rozwiązać równanie, prawda? X kwadrat plus 4x minus 12 równe 0, czyli znaleźć te x, dla których ta funkcja przyjmuje wartość 0. Czyli tak, czyli może tutaj przypomnę, prawda? Standardowe współczynniki, tutaj jest 1 i to jest, prawda, a, 4 to jest b, i to jest c w formule ax kwadrat plus bx plus c równe 0. No i teraz tak, czyli musimy policzyć wyróżnik tego równania, czyli delta, to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli tak, 4 do kwadratu minus 4 razy a jest 1, i c jest minus 12. Wobec tego to jest 4 do kwadratu, czyli 16 plus, prawda, to jest minus, plus 48, czyli to jest 64 i pierwiastek z delty to jest 8. I wobec tego mamy dwa pierwiastki, czyli miejsca zerowe. X1, tak, to jest minus, może jeszcze wypiszę, prawda, to jest x1, 2, to jest minus b plus lub minus pierwiastek z delty przez 2a. To są wzory na rozwiązania równania kwadratowego, czyli teraz tak, czyli minus b, czyli minus 4, powiedzmy, zacznijmy od minus 8, przez 2a, czyli przez 2, minus 12 przez 2, czyli to jest minus 6 i x2 równa się minus 4 plus 8 przez 2, czyli to jest 4 przez 2, czyli 2. Wobec tego miejsca zerowe, może tutaj będzie tak, minus 2, 2, minus 2, minus 4, minus 6. Jedno miejsce zerowe, a drugie miejsce zerowe jest plus 2. Prawda? Wierzchołek. Przejdźmy do wierzchołka. Więc wierzchołek paraboli, jeżeli znamy miejsca zerowe, to wierzchołek znajduje się dokładnie w połowie pomiędzy miejscami zerowymi. Bo wiemy, że parabola jest symetryczna względem prostej przechodzącej przez wierzchołek. Skoro te dwa punkty mają tę samą wysokość, jakby tą samą współrzędną y, prawda? Dlatego x, obie współrzędne y mają 0, te dwa punkty na wykresie, to są miejsca zerowe, czyli wierzchołek leży dokładnie w połowie, czyli no to jest minus b przez 2a, to jest współrzędna x, jeżeli ktoś by chciał taki wzór. I widać, że prawda, te pierwiastki są minus b plus minus pierwiastek z delty, czyli połowa pomiędzy pierwiastkami to jest właśnie minus b przez 2a. No u nas ta połowa to jest minus 2. No, połowa jest minus 2, czyli to jest współrzędna x wierzchołka, czyli tutaj u nas to jest minus 2. No a współrzędna y wierzchołka to jest wartość tej naszej funkcji w punkcie minus 2, czyli x wierzchołka jest tyle, a y wierzchołka to jest f od minus 2, czyli minus 2 do kwadratu plus 4 razy minus 2, 4 razy minus 2, i minus 12. Czyli to jest 4
minus 8, minus 12 i to jest minus 16. Wobec tego ten wierzchołek ma współrzędną minus, czyli mi tu jest minus 2, minus 16, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12, minus 16 tu. Tak? Czyli tu jest wierzchołek. Minus 16. No i teraz, no właśnie, cóż, czyli to jest oś symetrii, prawda? To jest oś symetrii naszej paraboli. Wierzchołek ma współrzędne minus 2, 16. No i teraz, no może jeszcze dla x równego 0 jest minus 12. Może jeszcze zaznaczmy, dla x równego 0 wartość jest minus 12, czyli minus 6, tu jest minus 12, prawda? To jest tak. I to jest symetryczne, więc tutaj też jest tak. No i teraz jakoś mniej więcej, prawda? Tak ta parabola wygląda. I to jest wykres naszej funkcji. Czyli jeżeli mamy miejsca zerowe, to warto pamiętać o tym, że wierzchołek jest zawsze pomiędzy, w połowie pomiędzy miejscami zerowymi. Parabola jest symetryczna względem tej prostej, przechodzącej przez wierzchołek.